każdy będzie równy wobec prawa, by żyło się lepiej wszystkim. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Żyje się lepiej, temu władzy, a zwykłym ludziom. Wzrosły podatki, galopują ceny, benzyna jest po 6 zł, nie ma sieci obiecanych dróg, a do tego Rostowski chce szpikować drogi fotoradarami. Nic dziwnego, że nasz polski Willy Fogg lata z Warszawy do Gdańska samolotem, podwozi córkę z jej narzeczonym, a budowę wizytuje z pokładu helikoptera. Rząd zwija edukację, likwiduje szkoły, niszczy lekcje historii, studenci muszą płacić za drugi kierunek studiów, no i bezrobocie. Największe wśród młodych, do 34 roku życia. Poza tym emigracja zarobkowa, a ci co pracują robią na umowy śmieciowe. Teraz każą pracować do 67 lat. Kto chce się leczyć, musi być zdrowy. Zapisy na leczenie za kilka miesięcy przetrwają najsilniejsi. Do tego jeszcze ta walka z Kościołem i media mętnego nurtu. Dziennikarze służący za stojak do mikrofonu, gdy przemawia władza. A na straży poprawnych politycznie bajek i ładu między stojakami stoi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O, to dopiero ciekawe towarzystwo. Konstytucja Rzeczypospolitej stanowi. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Jaki interes mają panowie Dworak, Luft, Graboś, Rogowski i Pastuszka? Ustawa o radiofonii i telewizji mówi: Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. Pluralizm? Otwarty charakter? A skąd? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji blokuje telewizję Trwam i utrwala dotychczasowy podział rynku. Rozdaje miejsca kolegom. Jeden cały multiplex DVBH, czyli możliwe 8 programów telewizyjnych, jest dziś w rękach właściciela Polsatu Zygmunta Żaka-Solorza. Poza tym szeroka grupa Polsatu otrzymała 5 miejsc na MUX-ie pierwszym i drugim, w tym ATM Grupa. To razem 13 kanałów. No i powiedzmy, że w skład spółek zależnych grupy ATM wchodzi Studio A, którego współzałożycielem był Jan Dworak. Nic dziwnego, że gdy trwało postępowanie odwoławcze, otwierał zaprzyjaźnione studia ATM. W tym towarzystwie wszyscy są zaprzyjaźnieni. Po jednych pieniądzach. Szeroka grupa TVN ma już 3 miejsca. W tym spółka Stawka TV, nadawca programu TTV. Według stanu na grudzień 2011 ponad 50% udziału w tej spółki posiada TVN SA. Dwa podmioty, to jest SK i Lemon Records, które również otrzymały koncesję, należą do tej samej grupy kapitałowej ZPR SA, w której podmiot ten posiada większościowy kapitał odpowiednio blisko 70% i 83% udziałów. Od dawna wiadomo, że ZPR są powiązane z lewicą. Holding kontroluje Zbigniew Bębenek. Przez lata źródłem zysków ZPR był hazard w kasynach, salonach bingo i na automatach do gier. Również 2 miejsca dostała telewizja Puls. Do dzisiaj nie korzysta z jednego z nich. Jeden cały multiplex, 8 kanałów, rezerwuje telewizja publiczna. Pikanterii dodaje fakt, że zarówno ATM, jak i Stawka nigdy nie były nadawcami. Telewizja Trwam nieprzerwanie nadaje od 9 lat. Takie są fakty. A jaka jest teoria przyjęta przez rząd Donalda Tuska? Oto cytat z planu wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce. Istotną cechą oferty programowej w naziemnej telewizji cyfrowej będzie różnorodność treści, skierowanie przekazu do wszystkich grup odbiorców, a także pluralizm opinii i stanowisk. Naziemna telewizja cyfrowa służy bowiem zrównaniu szans odbiorców nie mających dostępu do telewizyjnej oferty programowej udostępnianej za opłatą. To co będziemy oglądać? Jestem takim współczesnym Jezusem bez kitu. Żywią siłę mamonę zatrzymać. Doskonale to rozumiem, ponieważ ja też siebie uwielbiam. Jak można pomylić kibel z bidetem? Ale z jakim bidetem, dziecko? Skąd ja wiem, czy to jest bidet? Ja myślałem, że to są dwa kibelki. Z intencją agresji jednak przyszli w to miejsce. Było takie hasło. To były przede wszystkim hasła Bóg, honor, ojczyzna. Woda z mózgu, przygłupawa rozrywka, autorytety w krótkich spodenkach, oficjalne bajki o Zielonej Wyspie.
żadna tajemnica. Głupim społeczeństwem łatwiej manipulować. A później już tylko dziel i rządź. By żyło się lepiej. Wszystkim. Stop dyskryminacji. W demokracji potrzebujemy wyboru. Realnego. Telewizja Trwam. Alternatywna telewizja Polaków.